Zawał dostanę. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały, nietypowy challenge. Otóż jakiś czas temu zobaczyłem u Johnny Boya, że próbował wyczyścić całe boisko z tak jakby ziemi, bez zdobywania punktu. Zaraz zobaczycie generalnie, o co chodzi, ale no jak wiecie, w dropshocie jest coś takiego jak dziura, do której można strzelić bramkę. No ale my będziemy starali się zrobić dziurę tak, żeby nie pozostało żadne pole bez strzelenia gola. To znaczy, no wiadomo, jak nam wpadnie, to się po prostu wszystko zresetuje. No ale tak, challenge na dziś, zobaczymy jak to nam wyjdzie. No i jeszcze nie wiem, czy to mówiłem, ale jest z nami Tuni. Siemka. Dobra, to jedziesz. Ty pamiętaj, że po tej stronie po pierwsze nie masz swoją dziurę, a po drugie to ty nie możesz na swoim polu robić obrażeń. Nie jesteśmy w przeciwnych drużynach, żeby ta piłka mogła mieć lepszą moc. Żeby tak jakby ją koloryzować, żeby cały czas nie była na jednym punkcie, bo to było wolne mega. W sumie mogłem to dać skozłować. No, ale to w sumie, czekaj, to co my robimy, że... Ja bym najpierw zrobił jedną połówkę do końca i będzie git. Daj skozłować temu. Jak będzie leciał w dziurę, to po prostu broń to. Proponuję najpierw wyzerować tamtą i potem się zajmiemy drugą stroną. Taki, dobra, myślę, ciekawy challenge, zawsze chciałem to zobaczyć. Aaaa! Dobra, zapomniałem. Co za krzyk? Pterodaktyl się odpalił, bo nie zauważyłem, że dziura tam była. Nie zauważyłem tej dziury. Zapomniałem, że to była dziura, potem patrzę, że ciebie tu nie ma i że koniec challenge'u. Ale nie wiem, czy to nie byłby lepszy pomysł, żebym był do drużyny do niebieskiej. Czemu? No bo bym też mógł niszczyć. A dotykaj tą piłkę tak, żeby się robiło, bo jak nie dotkniemy jej z dwóch różnych stron, to nie zmieni koloru, nie? I ty jesteś osobą taką, co może bronić i bezpiecznie kopnąć, żeby też nie rozwaliło czegoś i nie wpadło. Nie wiem, czy powinniśmy tak do zjady to rozwalić po obu stronach od razu. No, czy to jest bezpieczne, nie, ale niech będzie. To na początku myślę, że spoko. Tak, jeszcze. Tak, ale na późniejszym etapie, nie? Dobra, niech wskazuje na bezpiecznie, kopnisz. Dobra, też kopię, ale w ogóle nie zmieniłem koloru. No, to o tym mówię, że trzeba to dotykać tak jakby między sobą. Bo jak jedna drużyna to dotyka, to ty nie zmieni koloru, to trzeba... BANG! Dokładnie tak. Nie weszło do tego. Dobra, spokojnie, tu nie jestem z profesjonalistą w tych dziedzinach. Ale pobóż, bo jak to zaraz kopnę, to niech gwarantuje, że to nie wleci. Jak będzie leciało w dziurę tylko, to broń, a tak to bezpiecznie. Okej, kopniesz? Dobra, kopnę. Dobra. Dobrze, wyleci, to jeszcze raz dałem. Dobra, jest gituwa. Nie widzę, gdzie tu są dziury. Chyba lepiej to by było zrobić tak bardziej organizacyjnie, ale kis tam, jolo jesteśmy. Chyba damy radę, nie? W ogóle a propos dropshota, to widziałem ostatnio taką mapę, że się niszczy jakby tego dropshota, natomiast sufit, nie ziemię. A, no taka to mapka też. Generalnie sporo mapek z dropshotem tak naprawdę. Ciekaw jestem, jak kiedy się wywalimy. BROŃ! Nie, o no kurde, to było bliskie. A nie, ja tak patrzę, czemu ty na to nie jedziesz. Już paniczny krzyk. Nie ufam ci. Nie, Edek, co zrobiłeś? Spokojnie. Miałem to pod kontrolą. Pełna kontrola. Ła! Ty wariacie! Szaleniec! Nie ufałem! To myślę, że wleci? Wyglądało, w sensie nie wleciałoby chyba, ale leciało z kraju. Okej, okay, to będzie git. Jest ideolo. Ej, śmieszne to jest. Czekam, aż się wywalimy. Dobra. A co, coś nie zmienia się. Okej. Okay. No nie, a właśnie w takich sytuacjach, jak się odbija na czerwony, to jest potrzebna szybka asekuracja. Czekam, aż się wywalimy. To ja proponuję zniszczyć jednak to pole najpierw. To twoje, nie? No, wiesz co, spróbujemy zrobić tak, że będziemy razem pomarańczowi. Ale to jak parę razy uderzę chyba i teraz w ogóle dam? Nie zmienia się, to jest dziwnie. No bo to musi też odpowiednią mocą uderzyć, nie? W sumie możesz tak dośrodkowywać, a ja będę tankował. Ja bym w ogóle proponował, żeby właśnie takie piłki dawać dosyć wysokie. Bo można je w razie czego zobaczyć, gdzie spadają, nie? Dobra, to wal wysoką.
Okej, okay, wywalam z tej strefy bólu. Dobra. Masz? O, piękny. Mechaniczny zawodnik. To jest to. Wydaje mi się, że to będzie takie ciężkie. Wiesz, to jest fajne ze względu na to, żeby to wyzerować całkowicie. Dobra, poczekaj, jeszcze trochę cofnę. Po tej stronie jest dużo w miarę miejsca. To tak w środek generalnie nie celuj. Jak ten, jak spada, to lepiej tam podjeżdżaj blisko, bo to jeszcze się odbije dwa razy i od razu wpadnie. To zawsze lepiej asekurować. Boję się, że to zepsuje, ale dobra, jolo. Okej, okay. Ale to jest też takie fajne sobie podawanie, takie jak... No? Tak jak chyba zawsze każdy robił właśnie na boisku z piłką, że takie dośrodkowanie jakby... No nie zrobiłem. Takie podawanie między sobą. A dawaj takie turbo lekkie tylko, żeby się lekko podbiło tutaj. Takie minimalne, nawet z bliższa, żeby tego nie zważyć, bo już ładnie przyczyściliśmy mniej więcej. Okej, zostawię to. Okej. Okay. A tutaj jeszcze zostawiłem, żeby obiło minimalnie. A tutaj klocek jest ten na środku. Niszczę teraz, bo potem będzie ciężko. Wiesz co, to podaj mi po prostu Albo wiesz co, daj mi tą piłkę. Mam plan. Mam plan, ja po prostu nie chcę tego zrobić podaniem. Wolę to zrobić sam, niż podaniem. Dobra, jest gituwa. Dobra, wyczyszczona strona, teraz nie zważywmy tego. Tutaj widzę, że jest pole. No, to stary, podam ci. Tak delikatnie. No nie, ja bym sobie nie ufał. Dobra. Jeszcze tutaj w ogóle jest klocek. Ale to na koniec sobie zostawmy już może. Jesteś dobra. Gotowy? No, jestem gotowy. Dobra, zrobię tak. Nie! Uff, no ale ale calculated. Ale jednego nie zniszczyło, nie? No, ale powiem ci, że odważny jesteś, że to zostawiłeś, ja bym to wybijał już. Robimy to, tylko boję tego się, że, robimy, że to jest pierwsza strona i mamy do dyspozycji całą drugą połówkę do wystawiania sobie. A jak nie będziemy mieli już tej drugiej połówki wolnej, to będzie coraz ciężej. Musimy jeszcze jakoś taktycznie to zrobić. No. Gdzie teraz robimy? No, o kurde, niech nas uderzyłem. Dobra, wezmę. Nie ufam temu Doloranowi. Proszę cię, to jest najlepsze auto, w razie czego mogę się cofnąć, ale do przyszłości, czyli do robienia tego jeszcze raz. Tak jest. A sekury w razie czego, proszę. Tej połówki już nie możemy zawalić. Jest idealnie, czekaj, idę poszukać klocków. Jeden klocek tutaj jest. I tutaj drugi. Dobra, okay. To asekuruj mnie. Ja dobrze na niego jadę, nie? Prosto. No. No. Słabo widzę przez tę piłkę. Trafi? Aha. Okej. Okay. Dobra, jeszcze jeden. Ostatni klocek na mapie. Gdzie to jest? Ja nie widzę tutaj, go. Tutaj. Okej. Okay. Dobra, wiecie co, wezmę tę piłkę. No. Sobie no bezpiecznie cofnę się na tą połowę i wezmę łyka wody, bo stresujący to się zaczęło robić, jak tak mało zostało. Dobra, jadę prosto na to. Do mnie jedz. Dobra, podbijam. Okej. Okay. Dobra, i to teraz będziemy musieli zmienić drużyny, ja sobie już zmienię. I teraz drugą stronę rozwalam. Połówka jest zrobiona i fajnie to wygląda. Podlecę na sufit zresztą, zobaczyć. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak jest tak całkowicie puste, wyczyszczone. Dobra, piłka mnie tutaj atakuje od tyłu. Może strefami powinniśmy rozwalać, żeby było łatwiej potem. Zacznijmy od lewej może. Dobra. Uważaj! O mamo, jak ci przestraszyłem, że zapomnisz. To... Nie no, jaki wariat. Dobrze, że akurat nie odłożyłem pada na chwilę.
O, miałem zawał! Bo tak to z boku wygląda, jakbyś ci już spadała piłka. Z tego Ktejna! Nie jeźdź na tej stronie, proszę cię. Zawał dostanę. Trzymamy się podbiję na tamtej punkcie. Dobra, lekko, zostaw. Tylko panika, ale patrz, cię rozwaliliśmy. Tam. Dobra, ale miałem panikę, jak tam jechałeś i tak piłka się na boczku już trzymała. Co, nie ufasz moim dryblingom? Proszę cię, bałem się, że tak nic nie mówiłeś, że cię wywala. Nie wiecie, jakie to jest stresujące, żeby nie zrobić gafy w tym momencie. To nie jest taki zwykły dribbling na free play, gdzie popełnicie błąd i nic się stało. Dobra, wyjąć przyjęcia, wywa, rozwalamy wszystko. Na pełne, jak hardkorzy. Dobra, zrobię sobie mocniejszą pulę. Oj, od razu piłka wzmocniona, idealnie. Był jak taki dźwięk i takich stworów ze Star Warsu. No, jesteśmy ewidentnie stworami ze Star Warsami. Cieszę się, że to po tamtej stronie wpadło. Dobra, łyk wody i teraz rozwalamy system. Ale ta mechanika była dobra. Dobra, zostawię ci to. Dobra, ja sekruję niebieskie pole. Dobra, działa. Spanikowałem, że sobie zerujemy. Co, proponowałbym spróbować jakoś zrobić mocniejszą piłę. Niekoniecznie w ten sposób, co teraz robię. Ale i tak, dobra. Myślę, że to idealny sposób. Taki entertaining sposobinio. No i wzmocnimy ją na maksa, żeby taką dupną dziurę zrobić. Dobra, mamy mocną. To teraz gdzie ją kopnąć? Mógłby gdzieś tutaj ją kopnąć. Nie widzę ci za dobrze, ale zrobię tak. Okej. Okay. I teraz chyba znowu może najlepiej będzie zrobić mocną piłę. O, jest gituwa. Walnę tutaj. Ich stracę. Okej. Okay. Dobra, okay, idealnie. Dużo zniszczyło, to są spoko. No dobry motyw jest z tym, chyba to jest takie OP. Jesteś tu? Okej. Okay. O! Dobra, no, przesadziłem. Ale dobra. Musimy sobie bardziej ufać w takich momentach, jak idziemy w jakąś stronę, zamiast takiego backflipa zostawić drugiemu tylko. Boję się, że będzie jakieś opóźnienie na głosowym, ktoś nie zareaguje. Na chwilę. O! Okej. Okay. O, asekuracja. Pterodaktyl. Okej, okay, jeszcze 13 kółek. Nie, o kurde. Dobra. A, współpraca tutaj, to jest stresujące. Jeszcze to jest to, że nie mam, nie wiem, czy tam Johnson pan robił to na nielimitowanym buście. Nie bierz tego, proszę, nie bawmy się. Co, jeszcze jakiś controller disconnected na sekundę? Kurde, to jest dziura. Okej, okay, dobra. Ja nic nie widzę przez tą piłkę, tak się skupiam. Ja proponuję, żeby zrobić tak, że ty po prostu ją podbijesz i ja ją zakarnę. Dobra, okej, okay, to muszę ją naładować. Ej, dobra, jeden. Zostały te dwa takie pojedyncze. Oho, fajnie. Jak już mam zaschnięte w gardle i w ogóle. Dobra, asykuję maksa. Nie! Jest! Rozumiesz się. O, dobrze, że to spinczowaliśmy. Będę jechał chyba wzdłuż tej linii. Tak będzie bezpieczniej. Dobra, asykurujesz? Ja tu wzdłuż. No.
Nie, co zrobiłeś? Kurde, pytałem, czy on sekurujesz. No, ale dobra, miałeś jeszcze dalej, ty, no te pierwsze skoczyłeś. No patrz, te pierwsze zniszczyłeś, ja byłem tam dalej. Dobra, to chyba... plan, żeby to wziąć. Kurde, ja myślę, że sekurujesz po pierwszym jumpie, bo z drugiej strony to jest łatwiej. Dobra, wiesz co, ja proponuję to zaraz ze speedrunować i cięcie, żeby widzowie nie czekali, jak niszczymy początek. No. Dobra, generalnie wracamy po tam dłuższej przerwie. I podeszliśmy do innej taktyki. Wyczyściliśmy pole przy środkach, bo tutaj się robią potem takie nieprzyjemne połówki. Połówki pól, przez co były ciężkie do wykończenia na sam koniec. Dobra. No i generalnie teraz gramy strategicznie, że przechodzimy do jedynej drużyny, sprawiamy, aż będzie piłka na maksa i dopiero potem ją niszczymy. Kopnę do tego. I gituwa. Za niedługo, zaraz widzowie, skończymy challenge. Mam nadzieję, że teraz bez faila. Ja sobie przejdę do pomarańczowej i ładujemy piłę. Okej, już sama końcówka. Zaraz koniec challenge, ale to będzie fajnie wyglądało. Tutaj można w sumie nie naładowaną na maksa. I teraz potrzebuję pilota i asekuracji. Dobra, podbijam. Dobra, najważniejszy moment teraz. Okej, ciekawe, czy się od razu dwie rozwalą, w razie czego. Dwie leżą, czy jedna? Nie, jedna. Najgorzej! Dobra, jest w dobrym miejscu, jest w strategicznym miejscu. A czemu ty ze strony idziesz? Wiem, ale muszę zawrócić, poczekaj. Proszę, musi się udać. Nie, dobra. Dobra, wejmę. Mam. Nie, Edek! Nie! Co zrobiłeś? Ustalaliśmy, że ten co dobija... Tu nie sam proponowałeś! Sam proponowałeś, że jeden kopi, drugi zbiera. No, dobrze było. Co było dobrze? No ty kopałeś i ja zbierałem. No ty, ale ty kopnąłeś ostatnio, no przecież. No nieważne, zbiliśmy całe. Dobra, czyli co, myślisz, że challenge zakończony? No nie ma co tutaj pajacować. Nie ma co pajacować? Dobra, zaraz wam wejdę w powtórkę. No, zdecydowanie zaraz wejdę w powtórkę i zobaczymy, jak to wyglądało dokładnie. No i dobra, myślę, że tak pseudo, ale zaliczony challenge. Generalnie to tutaj chciałbym podziękować Toniemu za tą wspólną wytrwałość. Dajcie znać, czy wam się w ogóle podobało coś takiego, czy to było dla was ciekawe. My się trochę napociliśmy tutaj, ale ostatecznie tak nie na długo, ale się udało. Ponad godziny jeszcze w taki gorący masakra. No kurde, no powiem tak, musicie pomyśleć o zostawieniu pewnych rzeczy. No i zajrzyjcie też do Toniego, gdzie ostatnio w sumie robiliśmy, ostatnio, no jakiś czas temu graliśmy, jak to się nazywa, zgadywanie rank widzów oraz generalnie na podstawie powtórek zgadywaliśmy, na przykład oglądaliśmy jakiś fragment meczu i jaką rangę może mieć dany gracz, no to możecie tam wpaść, to zobaczyć. Wyrywalizowaliśmy między sobą, także możecie zobaczyć, kto jest lepszy w przewidywaniu rank. No, kto ma oko trenera. No i co, to by było na tyle, już nie będę przedłużał. Elo.